zobaczymy, co to będzie. Dobra, najpierw apeki, APC-y, pamiętajcie, na pierwszy strzał. Łukowiec na środek, spotuje. 907 do akademików. WZ ten najbardziej z prawej. Nie wiem, kto to będzie. A z dupy dało te WZ-y. STB gdzie? STB do okna. STB do okna, Maus na róg. Jeden WZ 1-5 jedzie tutaj sobie do, też na akademiki. Reszta wjeżdża na środek szybko. Strzelacie z jazdy do lighta, który się ewentualnie wyświeci. I tyle. To wszystko. Maus do miasta, tutaj na róg. Masz tylko i wyłącznie stać za rogiem. Nie wychylać się na początku, nie pokazywać się, że tam jesteś w ogóle. Ja tą WZ to jedną dam. Dobra. O, będzie ten. Wbijamy się do środka, nie? I fokusujemy czołg. Jedziemy. Jedziemy twardo. 907 jak najszybciej tutaj. I napierdalamy z jazdy. Nie zatrzymujcie się. Wjeżdżamy. Do przeciwległej strony i napierdalamy się z nimi dopiero. I kończymy czołgi. Fokus na czołgi. Te, które mają mało. 277 ma mało. Fokus. 907 nam pomagają. Maus jedzie do przodu, Eber się wraca. Arta napierdala. Strzelajcie do tego, co macie bokiem, tyłem, wiecie, o co chodzi. Kończymy czołgi. 260 na kończenie. Kolejna. Chieftain. Chowajcie się za nasypy, jeżeli możecie, nie? Macie do dobicia. 27. Starajcie się chować za czołgi. Eber, jedź tutaj, pomóż tym Eberem. Fokus, panowie, musi iść. Maus, go. Szybko. EBR, dawaj. Perełka. To ma full HP. Wyjeżdżamy tymi czołgami. Musimy wjechać w nich w tym momencie. Z tego miasta musicie wyjechać, jasne, i wjechać w czołgi. Go. Jedziecie. Już. Bo ja opierdalają akademiki, cichy, nie? Cichy, dawaj. Więc jedźcie. Wyjeżdżajcie. Cichy, kończ czołg. Nice. 260 ta po prawej. Teraz fokus na nią potem. Dobra. Dawaj, Maus, go. Jedź Mausem. Po prostu na maksa do przodu. Masz dużo HP-ków. EBR-em stań sobie z tyłu gdzieś, żebyś mógł napierdalać ich po ple... Kurwa, wjechałem we wrak. Jedź Mausem, jedź. Jak zniszczycie to 260... Spokojnie grajcie teraz, żebyście nie ginęli, nie? Gąska. 7-7. EBR, podjedź sobie tutaj, jeżeli dasz radę, żebyś miał lepszy strzał na nich, please. I pod Artę grajcie, oni mają Arty. Dobrze tym Mausem, brawo. Postań sobie przodem tym Mausem, nie wyjdziesz. Wiem. Ja tu staram się skitrać. Niech wjedzie EBR tutaj do tyłu. Możesz przejechać za mną, przede mną. Nie zbieraj tym Mausem, zjedź na dół, zaraz EBR go skończy, dobrze? Nie spróbuj się nie zbierać tym Mausem, bo ci WZ z przodu jedzie. Nice. Zeta ci przypierdoli zaraz. Kurwa, ale lagi. Eber na tego, nie? Fokus na tym czołgu. Dawaj tym Mausem, jeszcze jeden strzał. Nice! Podpała. Dobra, i pomału, wygracie to teraz. Jaki fart z tym podpałą. Ja podpaliłem, nie? Eber teraz. Co mikro? To mikro Krzyś. Nice, brawo, elegancko. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Zajebiście, ale, kurwa, ale jestem zadowolony. Zajebiście się wyjechaliśmy w środkową ulicę. A wszyscy podbierali, nie? Ale świetnie wyjechaliśmy w środkową ulicę, bo nikt się nie zatrzymywał i przepychał te czołgi. Dokładnie o to chodziło. Właśnie o to chodzi, że macie się... Że macie się wjebać w nich, a nie się zatrzymać. Jak się zatrzymacie tam, na tym podjeździe, to jest dupa, bo mamy 15 czołgów, a po szerokości się zmieści maksymalnie ile? 4-5, a reszta stoi, nic nie robi. O to chodzi, dlatego trzeba tam wjeżdżać od razu. Ładnie, brawo. Okej. Okay. To tak samo, Baklur otwiera. 277 w akademiki. Maus z 50B na róg. Estebek do okna, ja koło niego. Reszta czołgów wbija się tutaj. Załadujcie sobie apeki, APC-y na pierwszy strzał, bo jak wyskoczy jakiś light, to go trzeba jebnąć na przejeździe, dobra? Czyli... IS-y 7 tutaj w środek. Tak, IS jest dobra. Ciężkimi.
Coś jeszcze miałem mówić. A Bachlu, staraj się tego lighta. Jakby się tutaj kręcił kółkowe coś, to kurwa on jest priorytetem. Musi spać ten szmaciarz. Chyba że oni będą wjeżdżali w nas, to wtedy palicie czołgi, wiadomo. Ale jeżeli by nie wjeżdżali, dobra, jadą. Okej, wbijamy się. 277 stąd będziecie musieli zajebiście dużo strzelać. Dobra, jeźdźcie do środka, mają bardzo wolny skład. Ustawcie się przy tamtej ścianie przeciwległej i będziemy ich napierdalać. Okej? 277, mouse i 50 B od razu do środka. Niech wjeżdżają. No, chyba że mają coś od góry, no. No tak, ale to powinniście sobie dać radę. Wyświecone. Dobra. Jakie lagi, kurwa, co jest? Ja pierdolę. Fokus, fokus, te czołgi! Musicie fokusować to, co wjeżdża do miasta. Koniecznie. Kurwa, co tu się dzieje? E4S. Dawajcie ty, mouse do przodu. Fokus czołgi, nie? Te, które są w środku, lepiej wbijcie się. Lodówka. To jest kurwa jakiś żart. Kurwa, nie przebiłem E4-ki w dół. Tymi czołgami fokusujcie te ciężkie. Ciężkie fokusujecie, cały czas. 10 TP dobicie, 10 TP. Dobijacie czołgi, nie? Dobijajcie czołgi. FO na low. Cofnij tym mausem, bo mam pestki. Dobra. Eseta da dobicie. Esetę dobijajcie z akademików. Kurwa. Esetę. Dobra. Nice. Dobijcie go, dobijcie go, kuźwa. Dobra, ja go dobiję, dobra. T62. Ja już wam pomagam. Dobra, ja go zrobię. Bijcie tego 60... Bijcie to, co jest w mieście. Ja dobiję te 62. Nie zbierzcie od FV-a, który tam z tyłu stoi. Pomału już teraz, easy. Dobra, wyjedźcie tymi czołgami po tego projekto, a my jedziemy do miasta. Skończcie projekto tymi czołgami z akademików. Musisz skończyć mausem tego mausa. Dobra. Nice. A, GG. Lagi. Nie no kurwa, to jest żart w ogóle. Ale nie no, w porządku, przełożyliśmy kampanię po to, żeby wszystko było dobrze, nie? Żart. Znaczy wiesz, znaczy ja miałem lagi, bo miałem... Jebali 3 strzały za 0 de facto dla mnie. No teraz to już całkiem poprawy jest. Dobra, na początek pamiętajcie, żeby sobie apeki i APC-ry zamontować, żebyście mogli przez te strzelać śmieci, jak wyjedzie light. STB-k do okna, mouse na róg, nie wychyla się na początku. Eber jedzie na środek zaświecić, 907 jadą tutaj. WZ jednak, która jest z brzegu, czyli to będzie Diamond to ja Frey, pojedzie też tak. Sobie w akademiki. Tak. Reszta wjeżdża na środek tutaj. Na pełnej piździe. Dobra, ja się od razu za ten nasyp ustawię tutaj. Tak, najlepiej. Znaczy... No, różnie może być, bo oni mogą na przykład też puszować na akademiki. Musisz uważać, bo to wiesz... No, najpierw zobaczcie, co no, się dzieje, się nie? Dużo zaświeci. No, dobra, będzie kurwa to samo, co i było grane. O Boże. Ale nie mają lighta chyba, nie? Nie. Dobra, okej. Okay. Czyli nie jadą miastem przypadkiem. Podjedźmy tymi czołgami. Tym Eberem zakręć się, zobacz, pokaż, czy coś nie ma i wracaj się tutaj, dobra? Pokazać tam, co się dzieje. Ustawcie się na południe tymi czołgami. Za nasypami na razie, dobra? Bo mogą puszować. Mausem spróbuj wychylić nam, powiedzieć, co się dzieje, czy jadą, czy nie. Arta niech ucieka, dobrze, pomału. Będziemy grali pod Artę. Zaraz nam tutaj Eber zaświeci. Coś ewentualnie. Ej, trzymać ten środek, czy jechać on do was? Nie. Gdzie? Nie, trzymaj, stój na razie. Jest okej. Okay. Dobrze, że stoisz tam. Okej. Okay. O Boże, nie daj się zabić. Dobra, okej. Okay. Eberem się wrócisz. W tym momencie. Jeden WZ niech się wycofa do Mausa. Cofam. Jeden WZ do Mausa.
Ten WZ z góry i 271 znowu niech sobie tutaj wjedzie do tyłu. Dobra, to jadę. Tak, 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 dokładnie, to miałem ci powiedzieć. Próbuj podspotować to 907, niech się tam skupią. I tam John też patrz. Odwróćcie się jeszcze, dobry Dink na przykład niech się odwróci. Krzycho też. Krzycho, to masz jechać z tymi. Jedź, wracaj się tam, bo tam z WZ tam sobie pojedziesz, dobrze? Za nasyp tutaj na G, coś tam. Dobrze, dobrze, no to super. To próbuj nam świecić do końca, zobaczymy. Niech się 907 ustawią. Tym mausem ustaw się tak, żebyś widział, czy nie jadą ulicą, dobra? Metal. Patrz, tutaj na ten przesmyk. Dobra, ja sobie wjadę w tą uliczkę od razu. Tam STBK też niech się skupia, zobaczymy, czy nasz EBR coś wyświeci. Jak nic nie wyświeci, to będzie nam próbował dalej świecić, żeby Arta mogła strzelać. Będziesz musiał podjechać za chwilkę. Właśnie o to chodzi, żebyś zobaczył, czy tam nic nie ma. Jedź po czerwonej linii najlepiej, po prostu, żeby cię nie było widać. Nie wyjeżdżaj na górę, tylko jedź po czerwonej. Musimy wiedzieć, czy tam coś nie stoi, bo mi mogli bezpośrednio puścić tam czołg. Ale nie ma nic. To podjedź do krzaków, tak, żebyś, wiesz, zobacz, czy się coś wyświeci, czy nie. Właśnie podjeżdżam i nic za bardzo nie ma. Dobra, jeśli nie ma, to podjedź do... Wiesz do czego? Trzy na końcu. Dobra, okej, okej, okej. Tutaj nie wyjeżdżacie, nie? Stójcie i czekajcie. Nie. Ja jak spota dostał, dawajcie... to ja się tak. Patrzę, tylko czekam. Nie dajcie się obijać. Eberem podjedziesz nam do budynku tutaj, dobra? Chyba, że Arta ma bicie w ogóle na to jakieś? Będzie miała pewnie. Tutaj mam bicie. Najbliższe dobra. Bicie, rzucić okiem? Tu, mogę rzucić tak, okiem. Tak, jedź Eberem, podjedź tutaj. Tylko ty stąd nie uciekniesz pewnie, ale spróbuj, za budynek. I niech Arta sobie pracuje pomału. Oni jakąś ultra kampę będą grali. Okej. Okay. Spróbować piknąć tutaj za budynku? Jeżeli się nie świeciłeś, to spróbuj. Ja tutaj skupiam, tam gdzie ty jedziesz. Oni prawdopodobnie nie mają tam żadnych czołgów, oni są wszyscy w mieście pewnie. Dobra, 900... Wiesz co, Eberem wrócisz. Eberem nie daj się zabić przypadkiem. 907 niech przejedzie sobie po długości, po czerwonej linii też. Jedna. Dobra. Arta. Są w mieście. Ja wiem, że są w mieście, wiem. Zrobimy ten myk. Maus się stąd wycofuje w tym momencie. Jedzie sobie naokoło tędy, dookoła. WZ sobie jeden stąd. Dobra. Przejedzie tutaj do Mausa z powrotem. WZ albo obiekt, albo coś tam. Dobry Dink, ty możesz jechać. Dobra. Jedziesz sobie do WZ-y naszej. Tutaj na pewno zebra. Dobra. Tylko nie zgin tym EBR-em, nie? To będzie dobrze. 907, dojedź sobie tu do budynków. Spróbuj dojechać do budynków, bo nie powinien się zaświecić, mam nadzieję. Dla Grygor? O, niech jedzie już. Maus przejeżdża tędy. Dobra, 907, dwie kolejne tu sobie podjeżdżają. Ty się zaświeciłeś, czy nie, tym 907? Grygor? Nie, okej. Okay. Jedźcie tymi 907-kami też tutaj. Adger jest bokiem. Dobra, bokiem, dobra. Nie? Słuchajcie, wy będziecie mogli we trzech tutaj grać gdzieś za tych wysepek i tak dalej, za tych górek. To będzie ważne. Przede wszystkim... Pod ich kapą mam jechać mausem. Poczekaj. Tak, nie, zatrzymaj się na razie tutaj na środku. Będziecie musieli przede wszystkim czołgi z tej ulicy zdejmować, dobrze? Chodzi mi o to, żebyście z tej ulicy się fokusowali i przede wszystkim te czołgi niszczyli. Plan będzie taki, że wjedziemy sobie mausem tutaj od rogu, staniesz, tylko musisz wjechać jak najdalej, dobra? Tak, żebyś stanął, żebyś dupą stał przy budynku. Tylko jeszcze nie teraz, spokojnie, ja ci mówię tylko. Żebyś dupą stał przy budynku, żebyś stanął bokiem i zasłonił. Wpuścimy sobie tam czołg EBR-a prawdopodobnie, który stanie i będzie kapował. I będziemy czekali na to, co oni zrobią. Weźmiemy sobie jeszcze dwa czołgi, które podjadą tutaj, to miejsce, za chwilkę, ale to zaraz. 277 i ktoś jeszcze. STB niech się cofnie za kościół, dobra? Już.
Stebek za kościół. Już lag. Dobra. Chyba, że na razie możemy jeszcze chwilę poczekać. Zobaczymy, co oni zrobią ewentualnie. Czy będą jechali, czy nie. I tą drugą bitewkę na 21 map. No, musicie obstawiać. Właśnie tam, jeżeli ona wyskoczyła, bo my możemy nie zdążyć. Tu w ogóle nie ma? Na tej ulicy? Oni są wszyscy tu ukampieni. Tutaj stoją. Godzilla tu stoi, nie? Dobra, Maus jedzie. Maus jedzie, obiekt podjeżdża też. To jest obiekt jeden, John, tak? Okej, my tu we trzech musimy. Estebek, dlaczego ty nie pojechałeś cały czas za ten? Lag. Nie mogę się ruszyć. Okej, dobra, Maus jedzie. 277, ty zostajesz za nim, nie wyjeżdżasz przypadkiem. Ty byś sobie potem strzelał, byś pomagał. Maus wyjedzie, niech się ustawi bokiem, tak żeby zasłonić jak najwięcej kapa. I niech, tylko żebyś dupą był za budynkiem cały czas, nie? Chodzi o to, żeby Eber mógł za tobą kapować. I Eber wierzy na kapa. Staje za Mausem i tyle. 907 napierdalają, strzelacie sobie do nich. Ja też mam pokaz slajdów. Dobra. Eber przede wszystkim kapuje, tak? Wiadomo. 907 tam obstawiają cały czas. John, weź troszeczkę podjedź bardziej tutaj. 907 No, obstawiacie tą ulicę, dobra? Żeby was nie zdekapowali. Dobrze, dobrze, jest spokojnie. Wyjeżdżają tutaj, bijemy miasto. Strzelamy miasto, nie? Pomału. Po prostu ich tłuczcie. Czy oni się odwrócili? Powiedzcie mi, czy oni są odwróceni do bazy, czy nie? Tak. Dobra, jedziemy. Wjeżdżamy i najpierw tutaj na dupę, dobra? Nasi niech kapują dalej. Wjeżdżamy, jedźcie też. Za chwilkę wam E3 obrócimy. E3 już nie ma. Jedziecie. Bijcie czołgi, które macie dupą najlepiej. Tam kapujecie. Kancio, czekaj, nie wyjeżdżaj po nich. Bij tą E3, co jest po lewej, jak jest sama. Cofnij się jak dasz, kurwa, cofnij się jak dasz radę. E3. Tu musicie wjechać tymi czołgami. I bić ich w dupę. Nice. Pojedziemy. Dobra. Elegancko. Nice. Poczekajcie, zaraz te czołgi nam pomogą z nimi. Zaraz ich odwrócą. Pomału. Te 907, dacie radę to zrobić? Jeszcze, a dobra. Pomału, mamy czas. Oni już są wykończeni. Jak to wejdzie? 4,5 minuty do kolejnej. Kurwa, nie przybijam go po włazie, nie? Dobra, nice. Dobra, kończymy. Dziękuję, dobranoc. Wchodźcie na Fallen Angels. Jak ktoś zginął, to od razu idźcie na drugą bitwę już, dobra? To jest prowincja Serpucho. Wybierajcie te czołgi, co gramy zawsze. I zaraz tam pójdę i będę ten... Będę dowodził to też. Tak. Himmel znowu będzie. Nice, brawo. Nice. Brawo.